Szkarłupnie to zwierzęta morskie. Są zwierzętami trójwarstwowymi. Posiadają dobrze rozwiniętą celomę oraz są wtórnoustne. Szkarłupnie nie posiadają głowy. Jednakże mają stronę oralną, inaczej nazywaną gębową, w której leży otwór gębowy, oraz stronę aboralną, gdzie znajduje się otwór odbytowy. Ciało szkarłupni jest pokryte urzęsionym nabłonkiem. Układ pokarmowy składa się z jelita przedniego, środkowego i tylnego, kończącego się odbytem. Zwierzęta odżywiają się w różnoraki sposób. Liliowce – planktonem. Rozgwiazdy i wężowideł są drapieżnikami. Jeżowce odżywiają się mułem dennym oraz drobnymi organizmami. Strzykwy natomiast – mułem i drobnymi cząstkami organicznymi. Szkarłupnie nie mają układu oddechowego. U jeżowców, wężowideł i rozgwiazd za wymianę gazową odpowiadają głównie skrzela powłokowe. Natomiast strzykwy posiadają płuca wodne. Liliowce nie posiadają narządów wymiany gazowej. Transport substancji odbywa się za pomocą układów krwionośnych i wodnych. Układ krwionośny, inaczej nazywany hemalnym, jest otwarty. Układ nerwowy cechuje się symetrią promienistą. Składa się z pierścienia i pni nerwowych. Słabo wykształcone są również narządy zmysłów szkarłupni. Bodźce nerwowe są odbierane przez nóżki ambulakralne, a u niektórych gatunków także czułki. Rozgwiazdy i jeżowce posiadają fotoreceptory. U strzykw oraz jeżowców występują stadocysty. Szkarłupnie nie posiadają układu wydalniczego. W wydalaniu pomagają podocysty, czyli specjalne komórki. Szkarłupnie nie potrafią regulować ilości soli oraz stężenia płynów ustrojowych w organizmie, dlatego żyją w morzach o stałym i wielkim zasoleniu. Szkarłupnie należą do zwierząt rozdzielnopłciowych. Poza niektórymi strzykwami, szkarłupnie są jajorodne. Występuje u nich zapłodnienie zewnętrzne. Znaczenie szkarłupni jest bardzo duże. Są wykorzystywane w celach kulinarnych, na przykład w Chinach przyrządza się potrawę zwaną trepang, czyli potrawę zrobioną z suszonych i wędzonych strzykw. Niektóre szkarłupnie są niebezpieczne dla człowieka. Niektóre jeżowce i rozgwiazdy niszczą rafy koralowe. Drapieżne szkarłupnie niekiedy czynią szkody w gospodarce i przyrodzie.